Mam takiego znajomego, przyjaciela, który dosyć często dzwoni do mnie i pyta mnie o coś, o jakieś sprawy, o jakieś decyzje, które ma podjąć. I nawet nieraz zaczyna, mówi: wiesz co, może to dziwne, ale chciałem cię zapytać o jakąś tam sprawę, nieraz drobną. I właśnie zadaje pytanie. Bardzo jest to dla mnie cenne i sam się tego uczę właśnie, żeby pytać, żeby nie bać się pytań, żeby nie bać się właśnie stanąć w tej pozycji, postawie proszącego, pytającego, bo sądzę, że w umiejętności zadawania pytań jest duża mądrość. Dzisiaj w Słowie Bożym czytamy, że Izrael ma pytać proroka Ezechiela, co oznacza jego zachowanie, jak mają rozumieć to, co robi prorok, te gesty, które wykonuje. Właśnie ważne jest w życiu stawianie pytań. Ważne jest wchodzenie w dialog nie tylko z samym sobą, nie tylko wchodzenie w taką postawę, kiedy ja sam jestem punktem odniesienia dla swoich decyzji, dla swoich poszukiwań, ale ważne jest zadawać pytania ludziom, którzy mają inne poglądy, którzy mają inne spojrzenie na pewne rzeczy. Ważne jest, żeby ich pytać, bo wtedy się rozwijamy i wtedy jest szansa, że nie zamkniemy się, nie skupimy się tylko na sobie, ale że rzeczywiście będziemy poszukiwać i docierać do źródeł prawdziwej mądrości.